Jesteśmy po meczu LZS-u Starowice Dolne z Małą Pawion Ozimek, a za mną przed kamerą jest Łukasz Bonar, zawodnik gospodarzy. Witam. Łukasz, remisujecie 2 do 2, jednakże patrząc się na takie klarowne, 100% sytuacje, no to jednak musicie odczuwać niedosyt. Znaczy, niedosyt jest ogromny, mimo że gdzieś tam prowadziliśmy przede wszystkim 2-0. Może to nas troszeczkę gdzieś tam za bardzo uspokoiło. No szkoda, że wychodzimy na drugą połowę i dostajemy od razu bramkę na 2-2, natomiast sytuacji było mnóstwo i chyba porównywalnie jak w meczu z Chruścicami, gdzie mnóstwo sobie sytuacji stworzyliśmy, tak tu i w poprzednim meczu no, nie udało się po prostu wykończyć ich, no i tym bardziej żal w związku z tym, że nie udało się wygrać. Czy ten remis będzie miał na Was jakikolwiek wpływ w tych aspektach mentalnych? Czy po prostu w następnym meczu wychodzicie, robicie swoje i staracie się zgarnąć kolejne 3 punkty? Znaczy, przede wszystkim nie przegraliśmy meczu. Jest remis, jest punkt, jest dobrze. W każdym meczu staramy się na pewno wyjść i wygrać, natomiast no, czasem się nie udaje. No, brakło dzisiaj skuteczności, no, ale nic się nie dzieje. Kolejny mecz, w kolejnym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Nie wiem, czy śledziłeś tą statystykę, ale jesteście jedyną drużyną z czwartej ligi, która jeszcze w tym sezonie nie przegrała zarówno w lidze, jak i w pucharze. No to tym bardziej cieszę i tak jak mówiłem, nasza koncepcja gry jest taka, że w każdym meczu walczymy o zwycięstwo. Nie udaje się zawsze, no ale to nie zmienia faktu, że tam statystyki statystykami walczymy o zwycięstwo. Tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak życzyć Wam kolejnych punktów w następnych meczach. A ze mną przed kamerą był Łukasz Bonar, zawodnik LZS-u Starowice Dolne. Dzięki bardzo.